Dzień dobry. Szanowni Państwo, z tej strony Tomasz Gajewski. Witam bardzo serdecznie wszystkich oglądających na kolejnym odcinku z serii Historia Niestraszna, czyli w Bibliotece o Dawnych Dziejach. Z racji, że mamy ostatni miesiąc w roku, dzisiaj chciałem Państwu przedstawić kilka dat, które na przestrzeni wieków nawiązywały właśnie do miesiąca grudnia. Na początek dzień 2 grudnia, tutaj rok 1547. Wtedy to nieopodal Sewilli, w iberyjskiej prowincji Andaluzja, zmarł Hernán Cortés, jeden z najsłynniejszych konkwistadorów w dziejach, któremu ówczesna hiszpańska monarchia króla Karola I Habsburga zawdzięczała uwieńczony sukcesem krwawy podbój ówczesnego Imperium Azteków na terenie dzisiejszego Meksyku, a cała rzecz, cała seria kampanii miała miejsce w latach 1519-1524. Jeśli chodzi o przebieg tej kampanii oraz czyny swojego dowódcy, tutaj jeden z podkomendnych Cortéza, Bernal Díaz del Castillo, bardzo rzetelnie i skrupulatnie opisał w dokładnym dziele właśnie przebieg tej kampanii, a także czyny swojego dowódcy. Dzieło to nazywało się Prawdziwa historia podboju Nowej Hiszpanii. Można oczywiście je zdobyć w przekładzie w języku polskim. Ja natomiast ze swojej strony chciałem Państwu polecić tę oto pozycję. To jest książka dostępna oczywiście w naszej bibliotece. Ryszard Tomicki, Tenochtitlan 1521. Pozycja należąca do serii historycznej bitwy jeszcze starego wydawnictwa Ministerstwa Obrony Narodowej, które później stało się wydawnictwem Bellona. Tutaj oczywiście można przeczytać o walkach Cortéza z Aztekami uwieńczonymi ostatecznym sukcesem Hiszpanów. Jeśli natomiast chodzi o inny aspekt podbojów konkwistadorów w okresie odkryć geograficznych, tutaj również inna data grudniowa będzie stanowiła odnośnik do tych czasów. 27 grudnia, rok 1530. To jest początek trzeciej wyprawy hiszpańskiej, która wyruszyła z ówczesnej Panamy w kierunku terytorium Peru i w początkowej fazie tą licząca ta ekspedycja około 180 żołnierzy wraz z 27 końmi, dowodzona przez Francisco Pizarro, który również jest w zasadzie obok Cortéza jednym z dwóch najsłynniejszych konkwistadorów. Oni są często wymieniani jednym tchem. I właśnie wyprawa Francisco Pizarro z roku 1530, owa trzecia wyprawa, po trzech latach doprowadziła finalnie do unicestwienia Imperium Inków, właśnie na terenie Ameryki Południowej ówczesnego Peru. Tutaj, jeśli generalnie chcieliby Państwo również zgłębić swoją wiedzę na temat hiszpańskiego imperium kolonialnego, które w tym czasie powstawało wskutek odkryć geograficznych zapoczątkowanych m.in. przez Krzysztofa Kolumba, również polecamy jedną z książek, którą można wypożyczyć w naszej bibliotece. To jest Morskie Imperium Hiszpanii, tytuł autor John Horace Perry. Pozycja również w bardzo kompleksowy sposób i bardzo ciekawy, opowiadająca właśnie o tych różnych aspektach dotyczących powstawania hiszpańskiego imperium kolonialnego. A pośrednio skutek tych wszystkich podbojów jest taki, że dzisiaj większość państw w Ameryce Łacińskiej, Środkowej i Południowej posługuje się językiem hiszpańskim, choćby Argentyna, wspomniane Peru czy też Meksyk. Teraz, drodzy Państwo, przechodzimy do takiej daty, która również miała miejsce w grudniu, mianowicie 7 grudnia roku 1941. Tutaj osoby lubujące się w historii wojskowości oraz w historii II wojny światowej na pewno wiedzą, o co chodzi. Rankiem tego dnia, czasu lokalnego, a więc przed godziną 8, japońskie lotnictwo pokładowe, w sumie dysponujące około 380 maszynami, startujące z pokładów 6 lotniskowców uderzeniowych japońskiego zespołu marynarki pod dowództwem wiceadmirała Chuichi Nagumo, dokonało niespodziewanego, bez wypowiedzenia wojny, nalotu na amerykańską bazę floty Pacyfiku na Hawajach, w Pearl Harbor oczywiście, na kotwicowisku w bazie Pearl Harbor. Tutaj ów atak poskutkował zatopieniem lub uszkodzeniem w różnym stopniu m.in. 8 amerykańskich pancerników znajdujących się wówczas w bazie, natomiast zginęło lub odniosło rany w toku tej operacji, na którą de facto składały się dwie osobne fale nalotów. Ogółem zginęło lub odniosło rany niemal ponad 3600 obywateli amerykańskich, Amerykanów.
Nazajutrz po tym ataku w orędziu do narodu prezydent Stanów Zjednoczonych Franklin Delano Roosevelt określił ów dzień jako ową niedzielę, gdyż była to niedziela, określił ją jako dzień hańby. Skutkiem tego było uchwalenie przez kongres niemal jednogłośnie aktu wypowiedzenia wojny Japonii. Tutaj stosunek głosu w głosowaniu nad tą uchwałą rezolucją kształtował się 388 głosów za, przeciwko jednemu wstrzymującemu się. Owym jednym głosem wstrzymującym się był głos senator z partii republikańskiej, pani Jeanette Rankin, która w myśl tego, co później twierdziła, sumienie po prostu nie pozwalało jej zagłosować za przystąpieniem do wojny. Ta pani była również senatorem w roku 1917, również kiedy ważyły się losy przystąpienia Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej w owym 1917 roku. Również wtedy Jeanette Rankin głosowała przeciwko, czy też wstrzymała się od głosu. Ale to był głos odosobnienia, wypowiedzenie wojny w roku 1941 stało się faktem. Jeśli chodzi o same te wydarzenia, czy generalnie o rolę Stanów Zjednoczonych w całym konflikcie drugowojennym, czy ogólnie o publikacji dotyczącej losów Stanów Zjednoczonych wcześniej, tutaj mam taką pokaźną książkę, która oczywiście jest zatytułowana Historia Stanów Zjednoczonych. Jest ona dostępna w naszej bibliotece. Autorzy George Brown Kindle oraz David Eshi. Gdyby ktoś z Państwa chciał zgłębić swoją wiedzę na temat samego kraju, który walczył w obydwu wspomnianych wojnach, ale nie tylko, również historię tego państwa pod innym kątem, nie tylko stricte politycznym, tutaj gorąco zachęcamy do skorzystania z tej pokaźnej literatury. Teraz, drodzy Państwo, troszeczkę coś z naszego podwórka, tutaj polskiego, mówiąc kolokwialnie. Mamy rok 1923, dokładnie dzień 19 grudnia. Wtedy to w tym dniu założony został Polski Klub Piłkarski Znicz Pruszków. Dlaczego tutaj wspominam o takim klubie, czy też można było się zapytać, czym zasłynął Znicz Pruszków w polskiej lidze? Otóż, drodzy Państwo, w sezonie 2006-2007, a więc nie tak odległym, drużyna ta wywalczyła swój historyczny awans do drugiej ligi rozgrywek piłkarskich w naszym kraju. I wówczas w jej składzie znajdował się nie kto inny jak 18-letni Robert Lewandowski. Tak, ten sam Robert Lewandowski, którego znamy teraz jako czołowego napastnika, wtedy rozpoczynał swoją prawdziwą karierę i w pierwszym oficjalnym meczu dla drużyny Pruszkowa już Robert Lewandowski popisał się hat-trickiem. Miało to miejsce 7 kwietnia roku 2007 w meczu wygranym przez Pruszków z Pelikanem Łowicz 3-1, a więc wszystkie trzy gole padły łupem naszego Roberta Lewandowskiego. Ostatecznie w maju roku 2008, a więc po dwóch sezonach występowania w barwach Znicza Pruszków, Robert Lewandowski, który w toku tych dwóch sezonów strzelił łącznie 36 goli dla tej drużyny i za każdym razem był albo królem strzelców, albo współliderem klasyfikacji strzelców, przeszedł finalnie w owym 2008 roku do Lecha Poznań. Potem oczywiście będziemy mieli kolejne wielkie kluby, już nie tylko nasze, Borussia Dortmund, niemiecka i tak dalej. Tą historię już większość z nas, drodzy Państwo, zna. Ale takie były początki Roberta Lewandowskiego, między innymi Znicz Pruszków, o którym tutaj wspomniałem, założony w grudniu 1923 roku. Dla tych z Państwa, których temat ten interesuje, chcieliby go zgłębić, mamy w naszej bibliotece taką oto pozycję. Pozycja dziennikarza sportowego Pawła Wilkowicza, zatytułowana Nienasycony Robert Lewandowski. Oczywiście jest to biografia naszego znamienitego piłkarza, również do wypożyczenia u nas w bibliotece. Odnośnie jeszcze jednej daty, tutaj z naszego krajowego podwórka. Chodzi tutaj oczywiście o wydarzenia grudnia roku 1970 w naszym kraju, czyli już rzecz sprzed 52 lat. Wtedy do 20 grudnia 1970 roku zaszły zmiany na najwyższym stanowisku władzy w ramach PRL-u. Ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Władysława Gomułkę zastąpił Edward Gierek. Gomułka skompromitował się bieżącymi wydarzeniami na Wybrzeżu, krwawymi, brutalnymi wydarzeniami, w których zezwolił wojsku i milicji na użycie broni z ostrą amunicją przeciwko protestującym. Oczywiście owe wydarzenia grudniowe roku 1970, tak określamy mianem, tym mianem określamy wydarzenia, które zaszły w naszym kraju między 14 a 22
grudnia tego miesiąca. Tutaj jako główny powód podaje się w literaturze 12 grudnia i uchwalenie przez rząd podwyżki cen detalicznych mięsa, co spowodowało falę protestów i demonstracji. Tak jak wspomniałem, Gomułka ostatecznie zdecydował się o użyciu broni przeciwko protestującym. W sumie liczba ofiar tych krwawych wydarzeń na wybrzeżu roku 1970 w grudniu oscyluje wokół liczby 41 osób, w tym 16 demonstrujących zginęło w Szczecinie, natomiast 18 osób zostało zabitych w Gdyni. Tutaj w tym drugim mieście, drodzy Państwo, jedną z ofiar był niespełna 18-letni robotnik stoczniowy Zbigniew Eugeniusz Godlewski, który został zastrzelony przez żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego nad ranem w tak zwany Czarny Czwartek 17 grudnia owego 1970 roku. Postać ta jest szczególnie ważna, ponieważ został on upamiętniony między innymi przez opozycyjnego architekta Krzysztofa Dowgiałłę, który napisał utwór pod tytułem Ballada o Janku Wiśniewskim. Natomiast symbolem również tamtych tragicznych wydarzeń z naszej historii, z historii Polski, stała się fotografia, na której właśnie widać ciało zabitego Zbigniewa Godlewskiego, które było niesione na drzwiach przez manifestujących na czele pochodu. Fotografię tą wykonał gdyński fotograf Edmund Petliński i stała się ona symbolem tamtych wydarzeń właśnie grudnia 1970 roku, jak też sam utwór Ballada o Janku Wiśniewskim. Jeśli chodzi o te burzliwe, tragiczne wydarzenia, które przed samymi świętami roku 1970 boleśnie odcisnęły swe piętno na wielu rodzinach czy w całym społeczeństwie w naszym kraju, tutaj, jeśli ktoś z Państwa byłby zainteresowany literaturą dostępną w naszej bibliotece na ów temat, możemy ze swojej strony polecić taką książkę autorstwa Jerzego Eislera zatytułowaną Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencji. Pozycja w bardzo dobry, kompleksowy sposób opisująca wydarzenia sprzed ponad pół wieku. Gorąco zachęcamy do sięgnięcia po nią, gdyby ktoś z Państwa chciał przybliżyć sobie te burzliwe wydarzenia w naszej ojczyźnie sprzed 52 lat. Także, drodzy Państwo, z mojej strony to tyle. Myślę, że na tych kilku datach grudniowych poprzestaniemy. W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek był ciekawy, zwłaszcza, że oprócz kwestii stricte historycznych wpleciliśmy tutaj również historię sportu, nawiązując do piłki nożnej w naszym kraju, co ma, myślę, pewne znaczenie w kontekście zakończonego dopiero co mundialu w Katarze. Także cóż, drodzy Państwo, na dzień dzisiejszy bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Już teraz zachęcam do oglądania kolejnego odcinka Historii Niestrasznej, prawdopodobnie już w nowym roku. Za uwagę serdecznie dziękuję. Pozostańcie Państwo w zdrowiu. Kłaniam się. Do widzenia.